Dzień dobry po raz kolejny. Teraz chciałbym przedstawić funkcję zalesiania. Dotychczas, jeśli chciało się w moim edytorze zalesić, to tylko można było za pomocą dorysowanych prostokątów je można było rotować i na tym obszarze prostokątów, czyli czworoboków, mogły być stawiane drzewa, krzaki czy co tam takiego. To niekiedy jest wystarczające, a niekiedy nie. Zrobiłem funkcję zalesiania w dowolnym kształcie i teraz tutaj troszeczkę pokażę. Autokształty, wybieramy sobie z przewodnika autokształty linie i tutaj krzywa. Te krzywe możemy narysować na trzy sposoby. Jako krzywe łamane, jako krzywe niełamane, czyli takie łukowate, albo sposób mieszany. Sposób rysowania, jeśli ja przytrzymam lewy przycisk myszy, to będą rysowane łukowate, a jeśli nie będę przytrzymywał, to będzie krzywa łamana. No, narysuję sobie dwa autokształty. Jeden z krzywą łamaną, a drugi nie. Upuszczam. Tutaj teraz rysuję krzywe łamane. Jakieś. Te krzywe muszą być zamknięte. Jeśli ja zamknę tą krzywą, powinno się zmienić wypełnienie na kolor taki, jaki jest domyślnie w Excelu. To była narysowana krzywa łamana, a teraz wezmę krzywę niełamaną, czyli łukowatą, i sobie jakąś tam dowolną krzywą narysuję. O. I na tych obszarach chcemy, powiedzmy, zalesić. No to wybieramy sobie z menu pozycję 43, zalesianie w obszarze dowolnego kształtu. Klikamy i mamy tutaj arkusz zalesianie dowolny kształt. Mamy tutaj przyciski. No i ustawienia konfiguracyjne, wszelkie jakieś. Program korzysta z arkuszu domki. Tutaj jest pełno ustawień konfiguracyjnych, które już kiedyś tam omawiałem. Nie będę je tutaj omawiał ponownie. W każdym razie postanowiłem, że do tego celu będzie osobny arkusz, jednak ustawienia konfiguracyjne będą brane z arkusza domki. I klikamy stwórz współrzędne drzew. Jest z tym komunikatem.
mamy tutaj dwie opcje do wyboru, jeśli chodzi o rozmieszczanie na danym obszarze. Albo losowe, albo systematyczne. Losowe, no to na danym obszarze dane drzewo będzie współrzędne, jego będą w losowy sposób ustalane. Natomiast przy systematycznym, no to program będzie przemiatał o pewne odległości i równomiernie będzie wstawiał drzewa. Tu mamy poruszanie się po ekranie. Oczywiście teraz dany obszar, na którym mamy zalesiać, to zmienia na kolor różowy. Pytanie, czy gęsto, czy rzadko, czy bardzo rzadko. I ostatnią pozycją jest gęstość na maksa. Program oblicza na podstawie typu tutaj danych drzew, oblicza minimalny odstęp i jeśli no i ten odstęp determinuje ilość w zasadzie wstawionych drzew. Weźmiemy sobie systematyczne rozmieszczenie, gęstość na maksa, drzewa i klastę. Jak weźmiemy tutaj systematyczne, to proszę zobaczyć, że tutaj druga karta nam się otwiera z dodatkowymi opcjami. Ja zaraz je omówię. Systematyczne, gęstość na maksa i OK. Dobrze. Gęstość na maksa. Weźmiemy sobie tutaj jakieś drzewa liściaste. Też tutaj niech będzie systematyczne rozmieszczenie. I trwa teraz proces wstawiania tych drzew. Skończył. Tabela tutaj nam się uzupełniła o współrzędne, o rotację, o grupę. Możemy tutaj narysować sobie drzewa. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. I proszę bardzo, mamy tutaj dany obszar zalesiony. Tutaj mogą być przy tych krzywych, łukowatych, może być taki negatywny skutek, że pewien obszar tutaj malutki może nie być objęty drzewami. A to ze względu na aproksymację łuków na proste i te proste czasami się przecinają i w związku z tym mogą wystąpić takie rzeczy, ale wystarczy, że dorysujemy sobie tutaj następny autokształt i wybierzemy rozmieszczenie losowe i ten obszar nam się już wtedy zalesi. Program posiada przy wstawianiu drzew antykolizyjne, czyli nie będzie nam zachodził, drzewa nie będą zachodziły na inne drzewa lub na inne obiekty. Tak, zalesianie 43. I w zasadzie powinniśmy nacisnąć zapisz drzewa do scenerii, ale tego nie będę robił. Ja tylko skasuję współrzędne wszystkich drzew.
pokażę w tej chwili, jak wygląda mechanizm antykolizyjny. Arkusz sceneria. Wykasuję sobie ten, zostawię sobie ten większy obszar, przesunę go i przesunę go tak, to są budynki, i przesunę go tak, żeby zachodziły na, żeby ten obszar zachodził na budynki. ...43... stwórz współrzędne drzew. Systematyczne. Weźmiemy sobie gęstość na maksa. OK. W tej chwili dodaję. Skończył. Rysuj drzewa i zobaczymy, jak to te drzewa. Zostały. O, i proszę bardzo, te dziury tutaj po środku to jest omijanie budynków w tym wypadku. 43 skasujemy te drzewa narysowane. Zrobimy jeszcze jedną próbę. Postawimy sobie drzewa, ale i na budynkach, i na torowisku. Tak. Przesuwam się niepotrzebnie. Zalesianie. Stwórz współrzędne drzew. Tematyczne. Dla celów tutaj demonstracyjnych ja biorę zawsze gęstość na maksa. OK. Gęstości są definiowane w arkuszu domki. Oprócz tej ostatniej pozycji gęstość na maksa. I jak teraz tutaj dobrze, wytniemy ten autokształt, usuniemy i tutaj weźmiemy tę funkcję, narysujemy sobie te drzewka. Te drzewka powinny przecinać, znaczy być również postawione na torowisku. Ominęło budynki, widać, ale no całe torowisko tutaj zostało objęte drzewami. Mamy taką funkcję, zaraz pokażę. Mamy tutaj taką funkcję jak usuwanie wokół traków postawionych drzew, czyli wokół torów. I klikniemy to, czy kontynuować, tak. Troszeczkę potrwa. Skończył. I narysujemy sobie drzewa ponownie. Zobaczyć, jak to wyszło. I proszę bardzo, usuną z traków drzewa i wokół dróg. Dobrze. Następną funkcją, jeśli chodzi o zalesianie, zmarszczenie.
nasz narysowany drzewa. Zmarzę to. Znaczy skasuj spożytne drzew. Sceneria. Rysuję sobie jakiś właśnie autokształt. Dobrze, narysowałem sobie taki. Przechodzę jeszcze raz na zalesianie, na ten arkusz. Stwórz współrzędne drzew. Jeśli wybiorę sobie systematyczne, oczywiście gęstość na maksa i tu są te dodatkowe opcje systematycznego zalesiania. Tutaj ten checkbox, ta fajeczka, w rozmieszczeniu systematycznym przemieszcza kolejne rzędy drzew. Chodzi o to, żeby każde kolejne rzędy drzew postawionych były przesunięte względem siebie, aby stwarzały wrażenie, że tych drzew jest więcej niż gdyby się te drzewa pokrywały. Czyli kolejne rzędy, jeśli kolejne rzędy będą się pokrywały ze sobą, no to w zasadzie te kolejne rzędy będą mało zauważalne. A jeśli one będą poprzesuwane względem siebie, no to już to wrażenie, że tych drzew jest więcej, ale to można odhaczać albo nie. I tutaj ilość rzędów drzew uzależniona od użytkownika. Jeśli domyślnie jest nie, jeśli weźmiemy tak, to wpisujemy tutaj sobie na przykład 5 rzędów i w zależności od sytuacji, kierunek zalesiania, poziomo góra dół, poziomo dół góra, pionowo lewa prawa, pionowo prawa lewa. I teraz co? Jeśli mamy tutaj to, spróbujemy wstawić, czyli pionowo, bo chcemy uzyskać taki efekt, żeby tylko określona liczba rzędów drzew była na tym danym obszarze, a jednocześnie przy torowisku, a jednocześnie żeby te drzewa były jak najbliżej postawione torów. Więc nie wiem, czy ja teraz tutaj dobrze zrobię. Pionowo od strony prawej do lewej, o tak. Pionowo, prawa, lewa i wciśniemy OK i narysujemy sobie te drzewka i zobaczymy, co nam z tego wyszło. O! Drzewka zostały postawione pionowo, 5 rzędów. Czyli tak blisko torów można paroma rzędami drzew uzyskać efekt na przykład lasu, tak? Nie trzeba całego obszaru tutaj zalesiać, bo to ma z kolei wpływ na symulację, ta ilość, a te dalsze rzędy już mogą być niewidoczne. No to przechodzimy jeszcze raz do 43, skasujemy, teraz jeszcze raz, ale spróbuję pokazać,
systematyczne, gęstość na maksa. Tak, tak, też tutaj zrobimy 5, ale poziomo góra-dół. Zobaczymy różnicę. Znaczy poziomo dół-góra. OK. Rysuj drzewa. O. Po wybraniu tych opcji mamy tylko taki efekt. W zależności jak torowisko przebiega, taką opcję tam zaznaczamy i wybieramy. W zasadzie nie wiem, czy coś jeszcze bym miał do dodania odnośnie tej funkcji. A tak sobie tutaj jeszcze 43 kasuj, usuń dorysowane kształty, przechodzimy na arkusz sceneria. No tak sobie spróbujemy zrobić takie, nie wiem czy mi się uda. Serduszko. Tak. Menu 43. Stwór współrzędny. Serduszko systematyczne. Gęstość na maksa. I zobaczymy, co nam z tego wyszło. Rysuj drzewa. O, mamy praktycznie serduszko. Dobrze. Jeszcze jedno chciałem omówić. Jeśli chodzi o rysowanie tych autokształtów, ja teraz narysuję ale jakiś kształt, ale to nie będzie obszar zamknięty. O tak. I koniec. Jest otwarty, w zasadzie takiego czegoś nie powinniśmy robić i proszę zauważyć, że wypełnienie tego Excel wyczuwa, że to nie jest krzywa zamknięta i nie wypełnia go kolorem białym, tak jak tu poprzednio miało miejsce. Przy takim narysowanym, przy takiej narysowanej, niezamkniętej krzywej, efekt może być, nie wiem, w zasadzie, no może być różny. Zobaczymy, jaki. Różne w zależności od sytuacji, ale no zobaczymy może jak to w tym konkretnym przypadku. Tutaj anuluj. Nawet nie zaznaczył. Systematyczne. Kolor różowy, wypełnienie, gęstość na maksa. Nie wiem, ale podejrzewam, że tutaj mogą być duże problemy, bo już tych drzew 2000 i końca nie widać. Efekt jakiś będzie dziwny.
No prawie, prawie. Jakieś, aha, ja chyba krzaczki wybrałem, gdzie ta gęstość jest bardzo, bardzo duża. No ale naprawdę efekt może być przy niezamkniętej krzywej nieprzewidywalny. No i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję, kłaniam się.